Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam roślinne gołąbki w sosie pomidorowym w wersji słoikowej. Kuchnia staropolska nowocześnie, czyli wege. Mamy tego 500 gramów, no raczej chyba jedna porcja z tego jest. Kaloryczność to jedynie 240 kilokalorii. Nie ma mięsa, mała kaloryczność, chociaż nie zawsze, ale w tym przypadku akurat tak. No, zwłaszcza, że kapusta raczej i warzywa dużo kalorii nie mają, no ale jest prawdopodobnie ryż. Ale jeśli chodzi o producenta, to niestety się nie dowiemy, kto jest tego producentem. Mamy tylko wyprodukowane dla firmy Gral. Ale przez kogo, już niestety tego nie podali. Jeśli chodzi o skład, to mamy dosyć długi. Mamy tu kapustę białą gotowaną, woda, przecier pomidorowy, przetarte pomidory, regulator kwasowości, marchew, ryż dziki, ryż paraboliczny, papryka czerwona, cebula smażona, koncentrat pomidorowy, seler, papryka zielona, cebula, olej rzepakowy, skrobia modyfikowana kukurydziana, sól, pomidor suszony, koper, pietruszka nać, mąka pszenna, cukier, ekstrakt przypraw, glukoza, przyprawy, seler, ząbki czosnku, naturalny ekstrakt papryki. Żadnych konserwantów, żadnych dziwnych rzeczy. Skład jak najbardziej w porządku, jak dla mnie. Znowu oczywiście nawalili tu pełno cukru, bo skoro są inne przyprawy, to po co jego tutaj jeszcze dodawać? No ale niestety muszą. Widocznie mają nadmiar i nie mają co z tym zrobić. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I chociaż wygląd to jedno, a smak to drugie. Ja wolę, jak smakuje, niż jak ładnie wygląda. A dla niektórych jednak wygląd jest ważny. No, widzę, że mamy tutaj dwa gołąbki. Tego typu. Ja oczywiście jakoś sobie to przekroję, przynajmniej na pół, aby się to lepiej podgrzało. Z tego raczej i tak dwóch porcji nie da się zrobić. Chociaż objętościowo jest to spore, kalorycznie małe, no ale dwa takie wielkie gołąbki. Chwila podgrzewania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będą to dobre gołąbki, czy raczej kiepskie. Bo ja zdecydowanie wolę, preferuję takie z kaszą gryczaną niż z ryżem. No i z mięsem. No ale od czasu do czasu można zjeść coś innego. Może akurat te będą dobre smaku. Nie zostawiając komentarza pod filmem, przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Mamy danie podgrzane. Najpierw sam sosik. Bardzo dobry. Mocno wyraźny smak pomidorowy. Taki pomidorowo-warzywny. Paprykowy nawet, powiedziałbym. Zauważyłem ostatnio, że w takich gołąbkach bezmięsnych jest zdecydowanie lepszy sos niż w gołąbkach mięsnych. No i dokładnie tak tutaj jest. Bardzo dobry, chociaż wymaga troszeczkę doprawienia pieprzem,
ale wiadomo, jeden lubi w takiej postaci. Ja wolę sobie to doprawić. Tu mamy już taki gołąbek, który się trochę rozwalił, więc widać mniej więcej, jak on jest zbudowany. Choć ja nie za bardzo lubię gołąbki z ryżem, wolę z kaszą, to ten jest bardzo dobry. Może ze względu na to, że jest tyle tych warzyw. Prawdopodobnie. Odrobina pieprzu. No jeszcze trochę tej kapusty spróbować. Kapusta bardzo dobra, nasączona wszystkimi tymi smakami warzywnymi. No powiedziałbym, że to jest całkiem smaczny gołąbek, jak na gołąbek bez mięsa. Nawet mi tu nie przeszkadza, że nie ma mięsa. W sumie to chyba z tej firmy poprzednim razem, jak jadłem, tamten gołąbek też był dobry. Tym, że z tamtemu chyba było z kaszą gryczaną, jak się nie mylę. Nie ma tutaj zbyt dużej ilości tego ryżu. Powiedziałbym, że nawet spora ilość tych warzyw. Może dlatego tak to smakuje. Można oczywiście jeść to z chlebem albo z bułką, jak tam kto woli. Dla mnie powiedzmy, że tak bez dodatków też smakuje bardzo dobrze. No, po doprawieniu pieprzem jest to zdecydowanie lepsze. No i nadal jest bardzo mocno wyraźny smak warzywny. Bardzo dobre. Może polubię gołąbki bez mięsa? To by było dziwne. No ale raczej zdecydowanie wolę z mięsem. Co nie znaczy, że mogę nie jeść też jednych, jak i drugich. Od czasu do czasu. No prawie, że nie ma się do czego tutaj przyczepić. Za wyjątkiem tego, że dodali tu sporą ilość cukru. A mogli zamiast cukru dodać po prostu pieprzu. No ale pieprz mam własny, więc mogę sobie dodać. I ze smakiem to zjeść. Bo jest rzeczywiście to, jak dla mnie, bardzo dobre. Chociaż bardziej preferuję te gołąbki z mięsem. No to jak na taki produkt wege, jak najbardziej jest on w porządku. Smacznie, spora porcja, no jedynie mało kalorii. No ale kapusta, warzywa kaloryczności zbyt dużo nie mają. Jakby tu dowalili więcej ryżu, no to by byłaby większa kaloryczność. No ale widać, że tego ryżu nie jest zbyt dużo. No i może dlatego mi tak bardzo dobrze smakuje. Jakby dowalili sam ryż, a warzyw było malutko, to mogłoby być inaczej. Ale tak jest jak najbardziej w porządku. Polecam, jak ktoś chce takie coś spróbować. Jak ktoś nie jadł bezmięsnych gołąbków, to te są całkiem spore. Spoko. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.